dzień dobarek, dzień dobarek i przybywam do Was ponownie, nieco tylko odmieniona, ale nagrywam jednego tego samego dnia. Przychodzę do Was, słuchajcie, z filmikiem takim troszeczkę innym, nietypowym, o jaki mi nie prosicie, a mianowicie o prosicie mnie o to, abym zeswatchowała, pokazała Wam bliżej paletki. Paletki, jakie ostatnio ponabywałam, a troszeczkę ich jest. Ja sobie je tutaj porozdzielałam, co prawda, i nie wiem jeszcze, jaką zastosuję kolejność, ale myślę, że chyba raczej tak brandowo. Mamy tutaj dwie paletki z tej serii O, tej, co tutaj widzicie. To jest I Love lub I Heart Revolution. Jedną mam Unicorn's Heart, a drugą Dragon's Heart. To są te dwie palecie. Tak wygląda z tyłu kolorystyka i myślę, że w pierwszej części zajmiemy się jakby tymi dwoma paletkami, bo tak mi się wydaje, że czasu nam jakoś tyle wystarczy, aby faktycznie podzielić w tej pierwszej części, poświęcić się tylko i wyłącznie tym dwóm paletkom. Następnie zajmiemy się też rozświetlaczami. A jeśli chodzi o rozświetlacze, to ja mam tutaj, słuchajcie, nie wiem też, czy to... Może to też Wam dołączę, czekajcie. Dołączę Wam jeszcze tą paletkę, też o nią pytacie, więc od razu myślę, że za jednym zamachem po prostu Wam wszystko zrobię naraz. Czyli mamy Pixie by Petra, mamy paletkę rozświetlaczy. Za głosy, przepraszam, to moje dzieci za kotarą. Kolejna Smashbox i to jest ta, tutaj pokażę Wam po prostu te dwa rozświetlacze, jak one wyglądają na swatchach. Więc to będzie to. I paletka numer 3, czyli to będzie ta piękność ze Smashboxa plus Vlada. Ten piękny rozświetlacz, który ja zresztą mam dzisiaj na policzkach. Także to będą te trzy paletki. Następnie będą dwie czekoladki. Dwie czekoladki, które posiadam, to są dokładnie te. Tutaj mamy Chocolate Elixir i poswatchujemy sobie tą palecie. Pędzelek wypadł, pacynka, znaczy nie szkodzi, nic się nie dzieje. Także tu mamy coś takiego. Pachnie trochę czekoladowo, także naprawdę fajna sprawa. I kolejna czekoladka to jest ta, nazywa się Violet. Ja ją dostałam od Tomasza, o nią zresztą kiedyś było pytanie konkursowe i te kolorki wyglądają następująco, przepiękne, różo, fiolety, beże, brązy, super. Także to jest, powinno pachnieć jagoda, nie wiem dlaczego tak mi się to skojarzyło. I dwie oddzielne paletki, to jest paletka, którą non stop pytacie i piszecie, że Aga, to kompletnie nie moje kolory, ale u Ciebie fajnie one gdzieś tam wyszły, jak robiłaś makijaż i że byłybyście zaciekawione, zainteresowane kupnem tej paletki, więc Revolution Suffix, ja mam tą wersję, słuchajcie, Extra Spice, gdzie to tu było? Poczekajcie, tutaj jest Extra Spice, więc to jest ta wersja, jak widzicie, wszystko się teraz odbija w tym lustrzanym opakowaniu, a ta palecia wygląda następująco, przepiękne kolory, także wszystkie te paletki zostaną zeswatchowane i nieważne, czy zajmie mi to jeden filmik, czy dwa filmiki, rozdzielę Wam to tak, żeby Was nie zanudzić. I ostatni paletka jest to totalnie moja nowość, jeszcze nie testowana, nie próbowana. Po prostu pokazałam Wam ją tylko w holu zakupowym, chyba bodajże, który nagrałam wczoraj, a dopiero tutaj jakby zajmiemy się bliższemu przyjrzeniu się tej paletce. Mamy tutaj praktycznie ciepłe odcienie beżów, brązów, różu, także zobaczymy, trochę takie łososiowe. Wygląda fajnie, obiecująco, ja ją kupiłam w New Looku, słuchajcie, i ona była przeceniona z 10, czyli 9,99 na 3 funty, także nie mogłam nie wziąć po prostu, chociażby z ciekawości, żeby przetestować. Także tak by się to prezentowało. I myślę, że teraz po tym długim wstępie śmiało możemy przejść do części pierwszej, w której zajmiemy się po prostu swatchami tylko i wyłącznie tych dwóch paletek. Pozwólcie tylko, że ja za chwilkę przygotuję sobie jakąś chusteczkę. Tutaj nie mam chyba mokrych, chociaż nie wiem, miałam gdzieś mokre chusteczki albo po prostu płyn micelarny i waciki. I zaraz do Was wracam. No, także ja jestem z powrotem, mam przygotowane tutaj waciki i mam przygotowany płyn micelarny. Płyn mam z Bielendy, więc obojętnie. Zacznijmy może od paletki, którą nabyłam jako pierwsza. Jako pierwszą jest to I Heart Revolution, I Love Revolution Dragon's Heart i ona w środku prezentuje się następująco.
kolorki prezentują się tak. Myślę, że to widać naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie. Ja nie wiem dlaczego, ale światło teraz mam dużo lepsze niż wcześniej, jak robiłam Wam makijaż. Po prostu masakra. Będę Wam robiła swatche, słuchajcie, począwszy od góry, od lewej strony i tak samo potem dół. Także tak to będzie wyglądało. I zastanawiam się, gdzie Wam właśnie swatchować, żebyście Wy dobrze widziały. Nie wiem, ale może chyba wypadałoby zrobić mi to tutaj, co? Tego nie robiłam, ja zawsze miałam z tym ogromny problem, słuchajcie. Nie wiem, jak to zawsze dziewczyny tak Wam robią. Postaram się. Także jedziemy od najjaśniejszego koloru tutaj u góry. I jest to kolorek taki dość, można powiedzieć, niewidoczny, ale przy jasnej karnacji, słuchajcie, przy bardzo, bardzo chyba nawet jasnej karnacji, to myślę, że będzie widoczny po prostu taki, taki lekko łososiowy odcień. Dalej mamy taki fajny, ciepły brązik, tutaj już jest super ekstra pigmentacja, piękny złoty, tutaj można powiedzieć, że to jest taki foliowy. Wygląda on tak. Mam nadzieję, że dobrze to robię. Nie wiem, najwyżej napiszcie mi w komentarzach, czy może mam to robić jakoś inaczej, żeby Wam to bardziej tutaj jakby pasowało. Kolejny z kolorków to jest taki ciemny różowy i również jest to bardzo, bardzo ładny kolor. Następny piękny fiolet, naprawdę przepiękny fiolet. Czekajcie, żeby się tutaj nie osypywało. Może ja będę tak robić i później Wam po prostu odwrócę tą rękę. Nie wiem, więc to jest taki fiolecik, bardzo, bardzo ładny, popatrzę, tutaj paczka po chipsach moich dzieci fruwa w powietrzu. Okej, okay, tutaj bransoletka mi trochę przeszkadza, więc trochę ją ominę. Kolejny kolorek, przepiękny, to jest kończący, kolor kończący górny rządek cieni. Lecimy dalej, teraz dół i znowu zaczynamy od przepięknego, może tu, przepiękny fiolet, zobaczcie. Tak to wygląda, naprawdę bardzo ładne, chociaż nie wiem, czy jechać tu, czy jechać na dół. Czy jechać tu, czy na dół? Nie, chyba na dół. Idziemy teraz z kolejnym kolorkiem, czyli znowu fiolet, taki nieco ciemniejszy, nieco brudniejszy bym rzekła, fiolet. Kolejny przepiękny, to jest jako drugi przepiękny, taki foliowy, można powiedzieć, cień, czy ja nie wiem, jak się to mówi, ale jest cudowne, jest po prostu przepiękne i formuła tego cienia jest naprawdę zaczepista, czyli tak by wyglądał ten kolorek. Teraz następny to jest taki bardzo ciemny, nie wiem, fiolet, ale taki naprawdę bardzo, bardzo ciemny, można powiedzieć, że wręcz bordowy. Nie wiem, czemu zjeżdżam w moją stronę. Teraz mamy różowy i tutaj już jest, słuchajcie, zupełnie, ale to zupełnie inna formuła, inna jakaś taka, nie wiem, taka bardziej, jak dotykacie, to on się bardziej osypuje. Jest taki bardziej sypki, taki, nie wiem, taki bardziej, nie wiem, jak Wam to określić, ale taki mniej przyjemny w dotyku, naprawdę, w porównaniu z tą całą resztą. I dwa ostatnie kolorki, to jest brąz i czerń. Brąz, myślę, że będzie bardzo fajnym brązem. Ja już nie pamiętam, których ja używałam tutaj kolorów do makijażu. Ale widzę, że chyba Wam swatchowałam tą paletkę już. Ja do Was wracam, niestety skończyła się pamięć w telefonie. Wracam do Was już ze swatchem, niestety nie zdążyłam zrobić ostatniego, dosłownie ostatniuszkiego cienia, czyli tego czarnego. Robię to teraz. Jego akurat naprawdę trzeba bardzo delikatnie, że tak powiem, tknąć tylko opuszkiem palca, tak by wyglądała cała pigmentacja. Tak wygląda, można powiedzieć, w przybliżeniu właśnie ta palecia. Także możecie same ocenić, mam nadzieję, że tutaj światło Wam dobrze też oddaje. Już Wam pokażę jeszcze raz. Tak leciałam od góry, czekajcie, tak, zaczęłam od tego najjaśniejszego, więc tak leciałam pierwszy rządek, potem pod spodem drugi rządek. Więc tak by wyglądało swatche tej paletki. Teraz za chwilkę przetrę sobie dosłownie dłoń, rękę i zrobimy sobie swatche tej drugiej paletki. Resztę zostawię na inny dzień, bo niestety, ale no już się robi ciemność. Okej. To był przegląd taki w przybliżeniu, zoom na tą paletkę i swatche tej pierwszej z paletek. Teraz zrobimy sobie swatche paletki I Heart Revolution Unicorn's Heart, która wygląda następująco. Mamy tutaj takie kolorki i lecimy oczywiście tak jak w poprzednio, od pierwszego rządku od góry.
Najjaśniejszy z takich beżowych tutaj cieni to jest właśnie ten taki, nie wiem nawet czy coś tu będzie widać. On jest, słuchajcie, taki jakby ciut z drobinkami i to nie jest fajne. On ma w sobie, on jest taki jakby leciutko perłowy, słuchajcie, ma w sobie po prostu takie różowo-fioletowo-niebieskie drobiny, co nie wiem, czy jest widoczne. Chyba raczej nie jest widoczne. Lecimy dalej. Mamy tutaj taki fiolet dość dziwnej formuły, ten fiolet. Już Wam pokazuję. Dość dziwnie się go tak nabiera, ale naprawdę wygląda bardzo ładnie. Kolejny to jest taki, nie wiem jaki to jest kolor, słuchajcie, taki pomiędzy fioletem a brązem. Ja nie wiem, tutaj on wygląda dość dziwnie, a na ręce, jak widzicie, naprawdę fajnie. Potem kolejny to jest taki mieniący się fioleto-niebieski. Ciężko mi to określić. Poczekajcie, tutaj może tak będzie mi wygodniej. Naprawdę bardzo fajny, fajny kolorek, zobaczcie, taki trochę mieniący się, że tak powiem. Kurczę, ta bransoletka nam będzie tu przeszkadzać. Potem mamy taki bardzo, bardzo, bardzo niefajny, jeżeli chodzi o formułę, cień, bo on się tak dziwnie nabiera, jakby po prostu był taki dziwnie zmielony. Nie podoba mi się do końca formuła tego cienia. Sam kolor również myślę, że taki no niezbyt. On również się mieni. On się mieni tak na różowo, co nie wiem, czy tutaj jakby światło i kamera Wam odda. I ostatni z kolorów to jest taki brązik. Brązik jest naprawdę sympatyczny, ciepły. Bardzo, bardzo ładny. Chyba najładniejszy. Poza tym tutaj jeszcze fioleto. Poza tymi fioletami to naprawdę chyba najładniejszy. I jedziemy do paletki. Pierwszy to jest przepiękny, taki różowy. Czekajcie, może ja to po prostu tak szybko postaram się zrobić i za chwilę Wam wszystko będę pokazywać. Następny to jest fiolet. Bardzo, bardzo ciemny fiolet. Bardzo ciemny fiolet. Kolejny przepiękny złoty znowu. Te złote to im się udały, naprawdę. To one są takie jakby foliowe, ja nie wiem. Takie metaliczne, ale naprawdę bardzo ładne. Kolejny to taki ciemny niebieski. Ten niebieski niestety, ale się dość mocno osypuje, albo ja może za mocno go nabrałam, nie wiem teraz. Nie wiem, nie wiem, ale trochę mi się za mocno nabrał. Kolejny różowy. Różowy, różowy. Również się troszeczkę osypuje. Czekajcie, muszę delikatniej, ale myślę, że to super widać. I ostatni taki, który zupełnie inaczej wygląda po przeniesieniu go z paletki na dłoń. Więc tak w przybliżeniu wyglądają kolorki z tej drugiej paletki. Możecie się przyjrzeć z bliska. Jak widzicie, ten pierwszy jest z drobinkami, a potem kolejny ten fiolet, następny brudny fiolet, tutaj ten taki mieniący się, srebrny. Myślę, że również pigmentacja jest naprawdę fajna, tak wygląda z daleka, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajna paletka, bardzo ciekawa i naprawdę cena tej paletki również przystępna, bo one chyba były po 6 czy po 7 funtów, już teraz nie pamiętam, albo po 5. Także tak by to wyglądało i ja myślę, że na tych dwóch paletkach dziś postaniemy, dlatego że mam jeszcze tutaj trochę rzeczy w domku do robienia, do ogarnięcia, przede wszystkim muszę ogarnąć dzieci i posprzątać już tutaj. I co? Tak by wyglądało, jeszcze raz Wam pokazuję. Ja biorę się za zmywanie. Od razu Wam powiem też, czy problematycznie się zmywają, czy raczej nie. A raczej nie, słuchajcie. Raczej wszystko schodzi, zobaczcie. Super ekstra. Dajcie znać, co myślicie, która z paletek przykuła Waszą większą uwagę. I co? A zresztą myślę, że przyjdę po prostu na dniach. Nie wiem, czy to będzie jutro i nie wiem, czy to będzie pojutrze, ale postaram się w miarę jak najszybciej. Także to był przegląd tych dwóch paletek. Pokazałam Wam swatche na dłoniach. Mam nadzieję, że teraz być może rozwiałam Wam wątpliwości co do dokonania wyboru, którą z tych paletek byście wolały bardziej. Także według mnie one są naprawdę godne uwagi, godne swojej ceny, to na pewno. Także dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi, ja się z Wami będę żegnała. Zresztą swatchy przyjdę, zresztą paletek przyjdę do Was całkiem niebawem. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco, buziaki, bajo!